Przez ostatnie 2 lata rocznicowe obchody bitwy pod Arcelinem okraszone były efektowną rekonstrukcją wydarzeń z roku 1920. Tym razem ograniczono się do części oficjalnej, której głównym punktem było nadanie jednej z ulic Arcelina imienia Bitwy Arcelińskiej. Tegoroczne obchody 93. rocznicy Szarży Arcelińskiej odbyły się 25 sierpnia. Kilkudziesięciu uczestników niedzielnych obchodów postanowiło połączyć swój udział w imprezie z aktywnym wypoczynkiem i do Arcelina przyjechało na rowerach. Grupę tę prowadził starosta Andrzej Stolpa, główny pomysłodawca takiej formy przyjazdu na uroczystość i oddania hołdu poległym pod Arcelinem. Na uroczystościach zebrała się pokaźna grupa przedstawicieli władz lokalnych. Wójt gminy Płońsk, Aleksander Jarosławski, który był gospodarzem niedzielnej imprezy, miał okazję powitać m.in. burmistrza Płońska, przedstawicieli starostwa, wójtów gmin sąsiednich, proboszczów parafii świętego Maksymiliana w Płońsku i świętego Urbana w Baboszewie, poczty sztandarowe oraz wszystkich pozostałych gości. W dniu dzisiejszym zebraliśmy się na uroczystości związanej z obchodami 93. rocznicy bitwy pod Arcelinem. Już po raz kolejny Arcelin jest miejscem, gdzie możemy poczuć historię roku 1920, a konkretnie 17 sierpnia, kiedy to naciskany przez bolszewików pułk szwoleżerów szablami i lancami w dłoniach w sobie tylko znany sposób pod obstrzałem maszynowych karabinów i artylerii zdobył się na heroiczny, ryzykowny atak. Zwycięstwo pod Arcelinem nie tylko uchroniło Płońsk przed zajęciem przez bolszewików, przede wszystkim zabezpieczono tyły 5. Armii, która w tym czasie zmagała się z przeważającymi siłami wroga. Gdyby 5. Armia uległa, cud na Wisłą byłby niemożliwy. Śmiało więc można stwierdzić, że to pod Płońskiem, w Arcelinie, rozstrzygały się losy późniejszej Bitwy Warszawskiej. Następnie na scenę zaproszono dr Ninę Kassan, która podczas około 15-minutowego wykładu przedstawiła rys historyczny wydarzeń z sierpnia 1920 roku. Najważniejszym momentem dnia było jednak uroczyste nadanie jednej z arcelińskich ulic imienia Bitwy Arcelińskiej. Za zawieszoną na przydrożnej tablicy biało-czerwoną wstęgę pociągali kolejno wszyscy najważniejsi goście uroczystości. A jako ostatni uczynił to wójt Aleksander Jarosławski. Tym samym od niedzieli ulica biegnąca obok szkoły w Arcelinie nazywa się ulicą imienia Bitwy Arcelińskiej. Kilka chwil później delegacje władz lokalnych powróciły na swoje miejsca, a na scenie ponownie pojawił się wójt Jarosławski wraz z dowódcą jednostki strzelec 1006 Płońsk Stanisławem Świerczewskim. Panowie wymienili się prezentami, które dla siebie przygotowali. Wójt przekazał strzelcom replikę karabinu Mauser, która będzie służyć im przy wartach honorowych, otrzymując w rewanżu zdjęcie z pierwszej inscenizacji szarży arcelińskiej. Po zakończeniu części oficjalnej odprawiona została msza polowa, którą sprawowali ksiądz Zbigniew Sajewski oraz ksiądz Stanisław Gutowski. Ten drugi podkreślił w swoim kazaniu, że odwaga i patriotyzm, jakim wykazali się 93 lata temu Polacy, są dziś coraz częściej spychane na boczny tor, a osoby pielęgnujące są uważane za dziwne i staroświeckie. Co powodowało, że nasi bracia, nasi praojcowie szli do walki, co ich mobilizowało? Bez wątpienia odwaga. Odwaga to była mobilizacja każdego z Polaków. Ostatnim punktem niedzielnych uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych. Kolejne obchody prawdopodobnie znowu z rekonstrukcją bitwy już za rok.